Zacznijmy od tego, że swój dzień zacząłem jak zwykle. Poranna przebieżka na spawnie, kilka stoczonych walk i killi, no dzień jak co dzień. Trzeba przecież jakoś zarabiać na życie. Potem zawsze lubiłem zwiedzać świat w poszukiwaniu różnych baz, struktur czy kolejnych zabójstw. Tak było i tym razem, tylko coś niecodziennego przykuło moją uwagę. Biegnąc po polanie usłyszałem piorun, który oznaczał to, że ktoś w okolicy zginął. Oczywiście podbiegłem do niego jak najszybciej i kątem oka zauważyłem jakiegoś gościa, który odlatuje na elytrze. Chyba miał anarchicznego seta, ale ciężko było mi to ocenić z daleka. Biegłem w stronę dźwięku, który usłyszałem i znalazłem bazę. Jaka ładna baza, jaka farma, jaka dróżka. Okej, co my tutaj mamy? Jakaś wełna, jakieś itemki, żużel sam, żelazny set, no a to słabo. Dobra, zobaczmy co miał w skrzynkach. Kobel, nic ciekawego tak naprawdę. To wygląda jak kryjówka początkującego gracza. A tutaj nic nie ma, to jakiś dirt w ogóle. Nie, no i co, ja mu niby takiego zrobiłem, no. To już trzeci raz w tym tygodniu. Cześć. No, proszę nie zabijaj mnie, kolejny raz nie chcę zginąć. Spokojnie, nie zabijecie. Jak się nazywasz i co tu się stało? Mówisz, że ktoś cię zabił? Ech, tak, jestem Kazik. Grałem tu kiedyś i kilka dni temu wróciłem do gry. Jestem totalnie sam i po prostu długo znajduje mi zdobycie materiałów na zbroję. Od niedawna mam taką dziwną sytuację, że jak tylko zdobędę trochę lepsze rzeczy, to po jakimś czasie zjawia się on i mnie zabija. On, czyli kto? No tego tak naprawdę nie wiem. Nazywam go niewidzialnym rozprowaczem, bo cała akcja zawsze jest szybka. Musi używać bardzo dobrego miecza, bo ginę w kilka sekund i na dodatek jest niewidzialny. Czaisz to? Zawsze mam słabe itemy. To po co mnie w sumie zabija? Niewidzialny rozpruwacz. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Pomogę ci. Ja tu już trochę gram i diamentowa zbroja to w sumie dla mnie żaden wydatek, więc przyjmij ją w prezencie, zaraz ci ją skraftuję. Naprawdę? Naprawdę. Niestety nie mam żadnych dodatkowych serc, bo domyślam się, że masz ich mało. Mogę ci oddać jedynie to twoje. Proszę bardzo. I secik. O Boże, serio? Naprawdę dziękuję ci. Nie no, a co chodzi o serca, to nie mam potrzeby, w sumie mam ich... Mam ich jeszcze troszkę, więc... A ja mam pewien plan, jak ci pomóc i zgarnąć itemki z tego całego rozprówacza, to może się wreszcie odkujesz. Polegał on na tym, że wykopałem sobie sekretny pokój w bazie Kazika, o którym wiedzieliśmy tylko my. Powiedział on, że odwiedził go już trzeci raz w tym tygodniu, a mamy środę, więc skoro niewidzialny rozprówacz codziennie go odwiedza, to przyjdzie tu też jutro. Żebym nie został wykryty, cały czas robiłem i piłem potki niewidzialności na 8 minut, dzięki czemu nie musiałem chodzić na shifcie i się skradać. W razie gdyby morderca tu przyszedł, będę o tym wiedział i od razu zareaguję. Kazałem Kazikowi robić to co zawsze, gdy ten go nachodził, czyli iść do kopalni i zbierać surowce oraz zarabiać sprzedając miedź. Nastał kolejny dzień. Czekaliśmy jedną, drugą, trzecią godzinę. Piłem i tworzyłem potkę za potką, aż w końcu niewidzialny rozpruwacz pojawił się przy wejściu do bazy. Dobra, to niech się przepali. Proszę. Nie zabijaj mnie. Czego chcesz? Proszę, nie rób mi krzywdy, błagam cię. Zostaw mnie. Nie. Ej, co? Ej, Peter, widziałeś to? Dlaczego mnie nie zabił? Tak, właśnie widziałem, ale coś mi tu nie gra, bo chyba coś go spuszyło. Ale co? No przecież nie mógł wiedzieć, że tu jestem, prawda? Zdradziło mnie to szkło? Nie no, stary, to się nie rzuca tak w oczy, a wiesz, ja gram tutaj sam, znam tylko ciebie. Ja nikomu nic nie mówiłem. Przecież nawet zdjąłem seta. Coś tu nie gra. Bardzo nas to zdziwiło i zastanawialiśmy się, czemu tym razem go nie zabił. Jestem pewien, że mnie nie widział. Nie mógł wiedzieć o naszym planie i sekretnym pokoju. To było bardzo podejrzane. No chyba, że Kazik coś komuś powiedział. A przecież go jeszcze dokładnie nie znałem. Muszę na niego uważać. Słuchaj, Kazik. Podejdź tutaj na chwilkę. To bardzo ważne. Musimy odkryć, dlaczego morderca mógł się spieszyć i stąd odlecieć. Dlatego mam do ciebie prośbę. Przypomnij sobie twoje pierwsze 3 śmierci z jego ręki z ostatnich dni i opowiedz mi je ze wszystkimi szczegółami. No okej, w takim razie musimy przejść do mojej pierwszej bazy, bo no tam po prostu umarłem po raz pierwszy. Na miejscu będzie mi łatwiej wszystko opowiedzieć, chociaż nie lubię tam wracać. Mam z tym miejscem bardzo złe wspomnienia. Dobra, Kazik, wsiadaj, prowadź. Kolana bolą? Troszkę. Jezu, Kazik! Nie strasz mnie! Chodź. Ty też to słyszałeś? Tak, to był piorun, chyba dobiegał tam po prawej stronie. Chyba gdzieś stamtąd to było. Dawaj, lecimy to sprawdzić, co?
Dobrze, że to słyszysz. Myślałem, że to już jakieś zwidy w mojej głowie. Żeby znaleźć dokładne miejsce, musieliśmy trochę poszukać i kawałek podpłynąć. Jednak to, co odkryliśmy, nas zdziwiło, a raczej zszokowało. I to nie mnie, a Kazika. Ej, patrz, jaka baza tu jest! Ty, ale kto by tutaj sobie bazę zrobił? Na środku oceanu praktycznie. No. I co, wchodzisz pierwszy? Wiesz co, może ty wejdź pierwszy, ja coś... taką traumę. Dobra, podwodna baza Gustawa i Tomka, okej. Okay. Jak tu ładnie! Kazik, dawaj! Ej, faktycznie, powiem ci, że... Co jest? I co, masz tu jakieś ciekawe itemki? U mnie jakieś żelazo, węgiel... O Boże! Jakiś żużel... O nie, nie, nie co jest? Co jest, co jest, co jest, co się stało? Peter. Peter to on. Ale... Czekaj, czekaj. Jakby, skąd masz pewność? Po czym to stwierdziłeś, Kazik? Mówię ci. To jest on. Nie wierzę w to. No dobra, ale na spokojnie, wytłumacz mi może dokładnie o co chodzi. Na spokojnie, spróbujemy razem coś wymyślić. Musisz mi powiedzieć, co zobaczyłeś. Nie wiesz, że to było. Halo? Nie wiesz, że to było. Nie. Kazik? Nie wiesz. Kazik, żyjesz? Co ja teraz zrobię? Wszystko w porządku? Kazik, halo? Kazik jeszcze chwilę stał jak wryty. Mówiłem do niego, ale nic nie docierało. Co takiego zobaczył, że aż tak zareagował? Może ma jakąś traumę z dzieciństwa i coś sobie przypomniał. Nie wiem. W każdym bądź razie sekundę później wreszcie się ocknął. O Jezu, co? O, coś, już? Coś mówiłeś? Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, stary, tak, wszystko jest w porządku. Możemy... Wiesz co, możemy iść dalej po prostu. Dobra, jak chcesz. Chodźmy. Oj! Ej, ty, chyba dziurę spodnie jak zrobiłem. I powoli docieraliśmy do jego starej bazy. Przez całą podróż Kazik zamilkł i nie odzywał się ani słowem. Tylko... prowadził mnie do miejsca śmierci. Chyba to, co widział, mocno go przybiło. Ale nie chciałem na niego naciskać i drążyć tematu, bo znamy się dosyć krótko i... może jest coś, o czym nie wiem? Oj, wspomnienia wracają. To tutaj? To tutaj. Pamiętam, jak robiliśmy te wejście. Kopał je taki jeden nobek, który... nie za bardzo wiedział, jak dokładnie te schody skopać i... ale było chociaż wesoło, wiesz, o co chodzi. Nie każdy jest najlepszy w swoim fachu. O Boże, co tutaj się stało? Wow. To była naprawdę twoja baza? Zapraszam cię, Piterek, w moje skromne progi. Widzisz, wygląda to jak wygląda. Mm-hmm. No wszystko dosłownie jest poniszczone. Ale powiem ci, że to zaczęło się dokładnie właśnie tutaj. Moja historia rozpoczęła się tak, że kiedyś naprawdę dużo grałem na Anarchii. Miałem swoją paczkę znajomych, którymi podbijaliśmy cały serwer. Budowaliśmy wspólnie bazy, zarabialiśmy pierwsze pieniądze na anarchiczne sety i spędzaliśmy razem multum czasu, niekiedy śmiejąc się i ciesząc z gry do nocy na Discordzie. Mógłbym powiedzieć, że przeżywaliśmy to swoje dzieciństwo. Nigdy nam się nie nudziło. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, to właśnie nasza pierwsza baza. Po szkole każdy z nas pierwsze co robił, to siadał na kompa, wbijał na anarchię i czekał na innych. Pamiętam, jak co jakiś czas kupowaliśmy sobie anarchiczne klucze pod wydychy i robiliśmy wspólne openingi na Discordzie. Ale to były piękne czasy. To było coś, ten dreszczyk. O Boże! Udało mi się wtedy dropnąć najrzadszy przedmiot, czyli elytrę. Każdy z nas był mega podjarany, a ja ją sprzedałem, żeby każdemu z chłopaków kupić jakieś dobre itemki. Oj, dni mijały i dalej grało się super. Aż do momentu, gdy chłopaki mieli coraz mniej czasu i zaczęli rzadziej wbijać na Anarchię i Discorda. Dodatkowo zginąłem w trapie i straciłem wszystkie itemy. Od tego dnia nikt z mojej ekipy nie wbił już na serwer. A ja po tej sytuacji straciłem chęć do dalszej gry. Nie było już ze mną nikogo. Ty teraz jesteś. Cieszę się bardzo, że w końcu mam z kim chociaż pogadać. To uczucie, które miałem za sobą po ciężkich dniach w szkole, wiedziałem, że zaraz będę grał i miło spędzał czas, zniknęło. Wow, Kazik, nie wiedziałem, że spotkały cię takie rzeczy. To naprawdę smutne i przykro się tego słucha. I myślę, że każdy z nas choć raz w życiu przeżył coś takiego. Więc nie martw się, to normalne. Zresztą ja także miałem taką sytuację kilka lat temu. Ale pomińmy to, nie rozmawiajmy o tym. Dobra, wracając do naszego mordercy, to w jaki sposób cię tu zabił? A no właśnie, wybacz, troszkę się rozgadałem. To był dzień, w którym wróciłem do gry. Tak jak mówiłem, zginąłem i nie miałem totalnie nic. Więc kopałem mniej więcej tutaj, farmiłem żelazo na seta, tarcze, killów. A miecz dał mi jakiś koleś w sumie na spawnie, wiesz, przebrałem sobie, nie? Czułem się wtedy trochę bezpieczniej, więc zacząłem naprawiać tę starą bazę. I po jakimś czasie zobaczyłem go na wejściu dokładnie tam. Gdzie dokładnie stał? Dokładnie tutaj. Troszkę się przestraszyłem, bo kilka sekund po prostu stał i patrzył się na mnie. Tak o. Okej. Okay. Potem po prostu podbiegł do mnie i zabił mnie na kilka hitów. No i to w sumie tyle. Mój cały progres
zniknął w sekundę. Kurde, z tego co mówisz, to nie widzę tu nic nadzwyczajnego. Musiało być w tym coś więcej. W ogóle, jakim cudem cię znalazł? Zniszczył ci tę bazę? Właśnie nie wiem. Gdy to wróciłem, to nic nie było zniszczone. A moich itemów nie było. Na ziemi leżała tylko biała wełna, ale to chyba nie istotne. Dobra, Kazik, skup się. Był niewidzialny, tak? Mhm, był. A jakiego seta miał na sobie? Chyba ten lepszy anarchiczny set drugiego poziomu. Okej, okay. W prawym ręku miał miecz, tak jak ja, tak? Tak, miał anarchiczny miecz. Okej, okay. Czyli pewnie w drugiej ręce miał totem nieśmiertelności, co? O kurde, rzeczywiście, nie zwróciłem na to totalnie uwagi. W drugiej ręce właśnie nie miał totemu. A białą wełnę? A jak wróciłem, to po śmierci to leżała na ziemi. Tylko czemu ją zostawił? Nie zwróciłem na to uwagi, bo przecież mogła się tu zawieruszyć jakaś owca, a prawie zawsze są kolory białego, nie? No tak, to w sumie logiczne. Tak naprawdę już mamy pierwszą poszlakę. Zgadnij, co zauważyłem, jak niewidzialny rozpruwacz dziś nas odwiedził. Nie wiem, czy też to widziałeś, ale dokładnie się mu wtedy przyglądałem i rzeczywiście miał na sobie anarchicznego seta drugiego poziomu oraz, co ciekawe, czerwoną wełnę w drugiej łapce. Ale po co to w ogóle robi i jaki ma motyw? Może tak oznacza swoje zabójstwo? Nie no. Co ty gadasz, trzymał czerwoną wełnę? O stary, muszę ci coś powiedzieć. Doszliśmy do wniosku, że morderca rzeczywiście liczy swoje ofiary za pomocą koloru wełny. Pierwsza śmierć Kazika miała kolor biały. Poszliśmy do jego kolejnej bazy, gdzie nastąpiła druga śmierć i ta teoria się potwierdziła. Kazik, daleko jeszcze? Jest praktycznie przed nami tutaj. Okej, okay, gdzieś widać, to powinna być ta wełna, tak? Dobra. O, jest tutaj, mam. Jest dobra. Tutaj. Możesz mi rzucić wszystkie w sumie. Tam pojawił się kolor niebieski. Kazik był wtedy tak zdenerwowany i przygnębiony po śmierci, że totalnie nie zwrócił na to uwagi i schował ją do skrzynki. Z kolei zieloną wełnę przy trzeciej śmierci znalazłem ja, gdy go poznałem. Okej, okay, co my tutaj mamy? Jakaś wełna, jakieś itemki, żużel sam. Pamiętacie sytuację, gdy Kazik zamknął się w sobie? Powiedział mi, że podniósł wtedy itemki, które leżały w tej podwodnej bazie i... I co, masz tu jakieś ciekawe itemki? U mnie jakieś żelazo, o Boże. Węgiel, jakiś nie. Żużel. Nie wierzę w to. Co jest? Peter. Stało? Peter to on. Była tam czerwona wełna. Dokładnie ta, którą trzymał w ręce, gdy nie zabił go chwilę wcześniej. Dodatkowo leżał tam żelazny set i to on go tak zszokował. Co w tym jednak takiego strasznego? Otóż Kazik przypomniał sobie wtedy, że podczas pierwszej, drugiej i trzeciej śmierci zawsze miał na sobie żelaznego seta. A kiedy ja po raz pierwszy spotkałem go w jego bazie, zgadnijcie, co zebrałem z ziemi. Właśnie żelaznego seta. Po czym on się tepnął i wyklinał niewidzialnego rozpruwacza. Nie no, no i co? Ja mu niby takiego zrobiłem. No. To już trzeci raz w tym tygodniu. Wszystko składało się w jedną całość. Gdy próbowaliśmy go zwabić, to przyszedł ponownie do bazy Kazika. Sęk w tym, że nie chciał go zabić i już wiedzieliśmy dlaczego. Miał wtedy na sobie diamentowego seta, którego mu dałem. Wychodzi na to, że niewidzialny rozpruwacz zabija wyłącznie osoby z żelaznym setem i jako trofeum zostawia im wełnę. Ej, Kazik, słuchaj, w momencie jak rozmawialiśmy o twojej pierwszej śmierci i pytałem o to, co dokładnie robiłeś, powiedziałeś, że... Farmiłem żelazo na seta, tarczę, kilo. A miecz dał mi jakiś koleś w sumie na spawnie, wiesz. Wiesz, żebrałem sobie, nie? No tak, a co jest? Pamiętasz może, kto dał ci ten miecz na spawnie? Może to też jest jakaś wskazówka? Właśnie nie, bo ten gość był niewidzialny, ale miał anarchicznego seta. Kazik. Nie pozostało nam nic innego niż pójście na spawna. Wszystko wskazywało na to, że niewidzialny rozpruwacz szuka tam swoich ofiar, dając im żelazny miecz. Tylko jak je później znajduje? Rozważaliśmy trzy opcje. Pierwsza opcja. Pytanie się graczy, czy dostali jakiś przedmiot od niewidzialnego typa. Ale to zajęłoby zbyt długo i morderca mógłby nas usłyszeć i zwiać, więc to odpada. Druga opcja. Kazik mógłby ponownie założyć żelaznego seta, ale morderca widział go już w diamentowym, więc zapewne bylibyśmy spaleni. Bo wiedziałby, że coś kombinujemy. Trzecia opcja. Ukrycie się po dwóch przeciwnych stronach spawna na wysokich budynkach i obserwowanie tego, co się dzieje. Dzięki temu mamy dużą szansę na wykrycie mordercy i właśnie te opcje wybraliśmy. Dobra, Kazik. Kazik, zobacz. Jestem nad tobą. Gdzie? Widzisz? Nawet mnie nie widzisz. O, mogę zostać? To będzie moja kryjówka. Ja tutaj będę stał. Ja sobie wejdę na ten domek. Tam widzisz? Tam daleko. Ten pomarańczowy? Mhm. Dobra, to jest tu, ty tam. Ja jeszcze wypiję potkę niewidzialności. I stoimy seta. Dobra, Kazik, nie widzę cię, ale jesteś już na miejscu? Jestem gotowy. Więc tak, teraz
no musimy wypatrywać niewidzialnych graczy i to co robią, to nie powinno być trudne, bo raczej nikt tak nie chodzi po spawnie. Czekaliśmy tak jakiś czas, aż w końcu zaczęło się dziać. Ty, Peter, widzę go. Co? Gdzie? Gdzie jest? Tam jest. Jest, idzie w stronę anarchicznej skrzyni idzie. Dobra, widzę go, jestem niewidzialny. Chyba mnie nie widzi. Próbuję go śledzić. Widzę go, cały czas go śledzę. Biega po spawnie. Kurde, nie mogę go stracić z oczu, dobra. Ale rozgląda się, widzę, że się rozgląda. Wbieg na strefę AWK. Dobra, Kazik, jestem z nim na strefie AWK. Stoję dosłownie obok niego. Rusza się i tutaj patrzy. Okej, okay, wychodzi z niej. Podbiega do jakiegoś Andrzejka. Dał mu żelazny miecz. Ej, miecz mu dał, widzę to z góry. Dobra, odbiega. Mam nadzieję, że nie widział moich partikli. Musimy się z nim skontaktować, bo prawdopodobnie to jego zabije kolejnego. Ty, on chyba awczy. Dobra, to mamy trochę czasu jeszcze. Skontaktowaliśmy się z tym graczem i ostrzegliśmy go, że jest na muszce mordercy. Przestraszył się i zgodził, abyśmy mu pomogli. Więc tej nocy zbudowaliśmy fejkową bazę. Było w niej wszystko, co potrzebne. Czyli crafting, skrzynie i piece. Sęk w tym, że tylko tak wyglądała. Bo pod tym stołem, którego widzicie, znajdowały się trzy warstwy obsydianu. Gdy niewidzialny rozpruwacz tu wejdzie, Kazik od razu zamuruje wejście obsydianem i rozpocznie się nasza walka. Dobra, Kazik, Andrzejek się generalnie trochę boi i stoi, jak widzisz, w rogu. Ale chyba już tu wszystko mamy zrobione. Wszystko jest z obsa. Z zewnątrz chyba też nic nie widać, zobaczmy. Nie. Dobra. Powinien nie wiedzieć, szans, że to jest pułapka. Nie ma szans, że się domyśli. Dobra. Niestety musisz nam posłużyć jako przynęta. Przykro mi. Dobra, Kazik, on może być tu w każdej chwili. Andrzejek już jest przygotowany. Wiesz, co masz robić, Kazik? Tak, jest, pamiętam wszystko. Dobra, czekam, może zjawić się tu lada moment. Ale się stresuje. Ja tak samo. Jest! Szybko, obsuj! Obsuję! Nie. On próbuje go rozkopać. Dlaczego on? Biego. Czemu on nie reaguje na nas? Wchodzę mu, żeby nie mógł rozkopać. Nie może go rozkopać. Kaziku, uważaj, żebyś ty nie zginął. I co teraz powiesz? Tyle czasu, ile mnie zabijałeś. Nie ma chyba lepszego kill-offa. Dobra, je refila. Dobra, chyba zrezygnował. Kaziku, uważaj, żebyś ty nie dostał. Miał mnie w sumie w dupie, dopóki zobaczył, że nie dostanie się do Andrzejka. Spróbujemy go zakobłybować. Dobra, jest w kobebie. Dawaj, jest w kobebie znowu. Czemu dręczysz nowych graczy? Po co to robisz? No i co, fajnie było tak zabijać początkujących, koleżko? Teraz się w końcu mamy. Zaraz się podda. Jest. Bania padła. Poddaję się, stop. To mów, dlaczego to wszystko robisz. Czemu dręczysz graczy anarchii? A w szczególności Kazika. Słuchaj, to nic personalnego. Kiedyś, na początku mojej przygody z Minecraftem, grałem na serwerze z kolegami z klasy. Zawsze wyśmiewali mnie w szkole i poniżali, kiedy tylko mogli. Śmiali się z tego, że byłem biedny. To mnie bardzo dotknęło i nienawidziłem szkoły, bo nie miałem wpływu na sytuację finansową w mojej rodzinie. Nie miałem mamy, a tata starał się jak mógł. Pewnego dnia podsłuchałem, jak chłopaki rozmawiali między sobą o serwerze w Minecrafcie, więc spytałem się, czy mogę dołączyć i ku mojemu zaskoczeniu zgodzili się. Myślałem wtedy, że w końcu dadzą mi spokój i wreszcie przestaną ze mnie szydzić i będę miał przyjaciół. Grubo się myliłem. Zawsze przychodzili do mojej bazy w żelaznym secie i codziennie raz mnie zabijali. Wyrzucali i palili wszystkie rzeczy ze skrzynek, w tym zerując mój progres. To było dobre kilka lat temu. Mimo tego czułem ogromną żądzę zemsty za to, co mi zrobili i nie mogłem sobie z tym poradzić. Rzucałem żelazne miecze na spawnie początkującym, które miały w sobie ukryte nadajniki, dzięki czemu wiedziałem, gdzie każdy się znajduje, w tym wy. Bo Kazik ciągle używał i używa miecza, który mu dałem, więc dokładnie wiedziałem, że tu jesteście. Codziennie zabijałem jednego gracza. Pewnie wiecie już uwełnie, prawda? Tak, wiemy. Planowałeś zabić 16 ofiar. Tyle, ile jest kolorów wełny? Skąd ta liczba? Zgadnij. Dokładnie tyle razy mnie zabili. 16 razy w ciągu 16 dni. Nie poddawałem się i codziennie próbowałem się im postawić, jednak byłem za słaby. Teraz miałem najlepsze itemy i nie było na mnie mocnych. Bardzo przykro mi to wszystko słyszeć, ale nie możesz mścić się na niewinnych graczach anarchii, więc musisz zginąć. Dobra, Kazik. Od ciebie się zaczęło, więc czyń honory. To za to wszystko, co mi wyrządziłeś.